Wdzięczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabrą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączę się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączę się z narodem. 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy. Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność zwykle krzyżami się mierzy. Bohater narodowy Polski walczył o wolność naszą i waszą, moją i twoją. Prześladowani Polacy na tułaczkę skazani nie stracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa. Jeżeli rodzina dzieci swoje nauczył, jak być Polakami. I przyszedł taki czas, dopiero na początku XX wieku, czas, który do historii przeszedł pod nazwą I wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Powstała sytuacja niezwykła. Wszyscy trzej zaborcy przegrali wojnę. Nie byli już w stanie przeszkodzić w odrodzeniu państwa polskiego. Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. W październiku 1918 roku rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcej przemocy. Powstało kilka ośrodków władzy. Potrzebny był człowiek, który potrafiłby je zjednoczyć i stworzyć jeden centralny rząd. Taką postacią okazał się Józef Piłsudski. Zwolniony z niemieckiego więzienia w Magdeburgu 10 listopada przybył do Warszawy. 11 listopada 1918 roku przejął władzę nad wojskiem. Wkrótce przekazano mu resztę uprawnień i został naczelnikiem państwa. Polska zmartwychwstała. Już w pierwszych dniach życia nasze wojsko potrafiło pokonać nieprzyjaciela, przed którymi inni drżeli. 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną. Tę bitwę nazywano cudem nad Wisłą. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie, że razem możemy uczcić i świętować wspólnie ten dzień. Również życzę dobrego świętowania. Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona naszej ukochanej ojczyźnie. Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku, upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości, nasz kraj znajdował się przez 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, swój język i swoje obyczaje. Dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Naród polski nie zatracił swojej tożsamości narodowej. Ojej, a gdzie my wylądowaliśmy? Czy źle adres nawigacji wpisaliśmy? Mieliśmy w super kraju się znaleźć i skarb wielki odnaleźć. Potrzebuję czegoś specjalnego. Czy możemy spodziewać się tutaj czegoś wyjątkowego? Serdecznie Was witamy. W naszym kraju naprawdę wielkie skarby mamy.
Nie potrzeba tu wcale magii i czarów, żeby zobaczyć, że nasza Polska ma w sobie cudownych darów. Jeśli chcecie coś odnaleźć lub macie coś do odkrycia, czeka was u nas przygoda życia. Jeżeli chwilę zostaniecie i posłuchacie, zaraz sami się o wszystkim przekonacie. Witamy w naszym kraju, gdzie będzie pan jak kraju, odkrywać tu możecie najlepsze skarby świecie. Już czas zacząć, przygoda na was czeka. Już czas zacząć, zawsze sobie pomagamy i nawet w trudnych sytuacjach radę sobie damy. Wspieramy się w każdej chwili i jesteśmy dla siebie życzliwi i mili. Nasza polska ojczyzna ma w sobie niezwykłe talenty. Piszą, tworzą, muzykę śpiewają, tańczą i mnóstwo radości i mądrości nam dają. Są tacy, co nasz kraj dzielnie walczyli i naszą wolność dzięki odwadze zdobyli. My zawsze o nich pamiętamy, dla nas są prawdziwymi bohaterami. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni, odmierza czas. Pozostał ogniz dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. U nas niebo mają wszystkie łasuchy, bo pysznościami mogą wypełnić swoje brzuchy. Pierogi, żurek, barszcz, kremówki. Od takich specjałów nie ma wymówki. Wiara, nadzieja, miłość to są nasze wartości. Mamy otwarte serca, pełne miłości. Chętnie się z innymi dzielimy, dobrymi ludźmi być potrafimy. To Polska, ojczyzna nasza, dziś pięknie was zaprasza. A co wy tak wyglądacie? Jakiś wyjątkowy dzień macie? Pięknie o swoim domu mówicie. Oj, to będzie nasze najcenniejsze odkrycie. Nasi przodkowie.